Witam wszystkich z tej strony i witam was na wyspie z całą naszą rodzinką. Tutaj większość jeszcze śpi. Obudził się Mint, moi drodzy. Kazałam mu wyróżnić noc, nie kurzyj sobie łazienki. Słuchajcie, aż się boję nagrywać, nie? Boję się, że mi znowu wywali. Ale zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby już było wszystko okej. No, dosłownie jest minutka, nawet nie, więc zobaczymy. Czekajcie, Molly jeszcze śpi. Ty, mój drogi, już zaraz staniesz. Jak my tutaj wyglądamy z jedzeniem? Ojej, co my tu jakieś takie? Ale mamy. Mamy w sumie jedzenie, więc możesz sobie coś tam wziąć. Naleśniki. Wstawaj już, bo będziesz musiał ogarnąć właśnie sobie roślinki. Chcesz znaleźć nasionko, połaskotać bazyla, chcę go nauczyć chodzić, mówić i tak dalej. Ty, mój drogi, co ty idziesz robić? Idziesz obejrzeć? A czemu? No nie, znowu ja to naprawiałam generalnie, bo było popsute. Co on chce, słuchajcie? Co ty robisz, mój drogi? Jedz! A nie. Co ty byś sobie porobił? W ogóle jak ty tutaj masz? Ty chciałeś iść na ryby, prawda? To chodź sobie na ryby. O, wędkuj. Bo on chyba właśnie, on jest wytrawnym wędkarzem. W ogóle Mint, ja bardzo ci dziękuję za to, że wspierasz mój kanał. Ja w ogóle dopiero ostatnio to zauważyłam, a tam już jest tyle dni. I bardzo cię przepraszam, że wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Ale bardzo ci dziękuję. Oczywiście odezwij się do mnie, jeśli chciałbyś ze mną w coś pograć, tak, bo możemy razem pograć, ewentualnie oczywiście na live'ach, do których wracam. Jak wy to oglądacie, to wczoraj był live i dzisiaj też live będzie, także zapraszam was serdecznie na Twitcha. Schwytaj, chodź Moli, szybko schwytaj, ja bym chciała, żeby ona mi to jak najszybciej zaliczyła. Wiecie, te aspiracje. Później możesz sobie też tutaj użyć łazienki i możesz też sobie coś zjeść. Ona generalnie jest w ciąży. Jest ptosiur, chodź. Ogarniemy go. Napełni jedzeniem. Sprzątnij klatkę. Słuchajcie, jeszcze na razie się trzyma. Molly, ile tobie brakuje tutaj jeszcze? Dwóch tylko, słuchajcie, ale super. Jak tam nasza Daisy? Daisy w sumie też jest ok, więc chodź, też sobie zjesz tutaj coś. Możesz wziąć surówkę i wziąć sobie tutaj, użyć łazienki. Dzisiaj, moi drodzy, wybieramy się w pewne tajemnicze miejsce, bo ostatnio Brandon, jak tutaj chodził po naszej wyspie, to znalazł takie miejsce ukryte. I zaraz wam je pokażę, jak tutaj wszystkich poogarniam. No i zobaczymy, co tam jest. Czekaj, czy ty już dałeś... Dałeś, jest dobrze. Chodź jeszcze do ogródka, bo ty tutaj jesteś naszym ogrodnikiem, Molly. Molly sobie je, dobrze, a ty? Ty byś musiał iść sobie skorzystać. Wy sobie, dziewczyny, możecie pogadać. Mówiliście, że Daisy pięknie wygląda. Poplotkuj, jakim ślubem? W tych włosach też uważam, że wygląda ślicznie, ale kurczę, chciałam, żeby miała tamte, no ale... Nie wiem, też pisaliście, że to dziwne, gdyby to było przez włosy. Ale no, nie wiem, na razie wszystko działa, odpukać, nie mam pojęcia. Ty, moja droga, aha, ty jeszcze sobie pójdziesz skorzystać i wiesz co? Właściwie tak, albo nie, to się zajmie tym Molly. Możesz iść sobie ponurkować, czemu nie, Molly? Molly, ty tutaj zaraz ogarniesz naszego bazylka. Czy ty jesteś głodny? Troszeczkę. Ale chodź, możesz go nakarmić i damy go na nocnik i będziemy go tutaj uczyć. Ona chciała go nauczyć mówić, co prawda, ale musimy go nauczyć chodzić. Upsułaś? Nie. Boże, te gnomy są dziwne, słuchajcie. Aha, bo tutaj coś jest... Ja nie rozumiem, bo ja muszę im dać tak, żeby tutaj ktoś podszedł. Też nie? A tutaj? O co chodzi, słuchajcie? Nie mam żadnego pojęcia. O co tutaj z tym chodzi? I chodź, teraz sobie ponurkujesz. No i teraz działa, zobaczcie. Dobra, ucz go korzystania z toalety. Pokaż, bazylku. Tak, dokładnie. Tutaj czekam na Brandona, bo zaraz pójdziemy. Jeszcze go dam może do toalety. Jeszcze brzuszka nie ma. Jestem mega ciekawa. Chyba w tym odcinku nie urodzi. Nie wiem, zobaczymy. A może, wiecie co, przegram, żeby urodziła. Bo też nie chcę przedłużać tej serii, wiecie. Wiesz co, weź sobie to posprzątaj później. Wszystko możesz posprzątać.
Ale chciałabym dziewczynkę, kurde, powiem wam. No ale tak jak mówię, nie wpływamy. Ona chyba też chce córkę, no, też chce córkę. Już mamy dwóch chłopaków i jedną córkę, która już jest duża. W ogóle, co myślicie o tym, żeby Daisy była syreną? Jak my tutaj wyglądamy? Bo wiem, że można kupić za nagrody szczęścia, ale to chyba potrzeba dużo, co? Właśnie nie wiem, czekajcie, zaraz sprawdzę, bo jak coś to... No bo tego syrena tutaj nie ma. Też w końcu napisaliście, że to jest jednak syren, nie tryton. Więc widzicie, ja zawsze mówię syren, więc jest to syren i tyle. Są wodorosty. Kupię. Kupię, ale dajcie znać, co o tym sądzicie. Bo byłoby fajnie, co? Gdyby była tutaj jedna syrenka, powiedzmy, że... Że ona może jeszcze go spotka, kurde, bo ja bym wolała, żeby to była tak od tego syrena, no nie? No ale, nie wiem, zobaczymy. Pokaż. Łaskocz. No dobra, połaskocz, bo to chyba chciałeś go połaskotać. To ty, moja droga, opróżnij tu. Nie, żadne tam, ty jesteś w ciąży. Jeszcze brzuszka nie masz, ale jesteś w ciąży. Dobra. Co ty tu masz? Zaplanować strój. Serio? Daj spokój. Chodź, 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 chodź. Użyj łazienki. A ty co robisz? Aha, ty łowisz ryby. Jesteś troszkę głodny. Ptasior jest. Jak na razie. Później będziesz mógł sobie... Ty jesteś wegetarianinem, z tego co ja pamiętam, tak? Nie. Tak, z tofu. Dobra. Ty sobie pływasz, okej. Okay. Poczekamy na Brandona. A jeszcze chciałam zobaczyć, jak tu jego roślinki wyglądają. Są ok. No dobra, moi drodzy, także my lecimy w to miejsce. Ono jest tutaj dalej. Wiecie, ono było od początku, ale ja ukrywałam je przed wami, żebyście nie widzieli. O, co tu jest? Co to jest, słuchajcie? Chodź tutaj. Aha. What? Tu ktoś jest! Chodź tutaj. Zobaczcie to. No nie, nie mogę go stąd usunąć. Ej, czemu on tu nie może? Chodź. Co mu się dzieje? Coś tu jest nie tak, słuchajcie, że oni tutaj mi nie mogą... A chodź tutaj? Co tu się dzieje? Też nie? What? Chodź tutaj. Nie mam pojęcia. O, oni się tu bawią. Bardzo dobrze. I teraz chodź tutaj. Coś tu jest nie tak. Wiecie, ja tutaj mnóstwo rzeczy na kodach poustawiałam, więc być może... Ej, ale przecież ja mam tutaj włączonych tylko... to jest jakiś magik czy coś, nie? Chodź tu. Trzeba to usunąć. W każdym razie, Brandon ostatnio, jak tutaj chodził, znalazł jakąś taką ukrytą jaskinię. Słuchajcie. Więc zobaczymy, co to jest. Chodź. Tu jest w ogóle jakaś... No i patrzcie, tu jest jakiś koleś, ale nie wiem. To jest w ogóle jakaś... taka dziwna fontanna, zobaczcie. Życzę sobie młodości. A spróbujmy, słuchajcie. Brandon i tak ma tutaj to wyłączone... znaczy wyłączone... Nie wiem, nie da się tu tego zrobić. Od początku tak ma nigdy, zobaczymy. Dobra, i co? Co, i co? Jeszcze raz. To dziwne. A może to było, że Brandon powinien dokładnie wyrazić swoje życzenia? Jeszcze raz. Czemu to nie działa? Co tu jest z nim? Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle. Ja go chcę stąd usunąć. Ale się nie da. O, chyba się udało. Nie wiem. Ale dobra, wiecie co? Ja myślę, że pójdziemy tutaj zbadać te jaskinie. Także Brandon musi się przekopać przez to wszystko. O. No i patrzcie, tu ktoś jest, także czekajcie. Dobra, słuchajcie, udało się Brandonowi tutaj dokopać do tej jaskini i zobaczcie, tutaj jest jakieś wejście. Idziemy zobaczyć, co tu jest. Zobaczcie, co my tutaj mamy, moi drodzy. Tu jest jakiś szkielet. Tutaj ktoś zginął, jak nic. Tu jest jakieś złoto. Nie, czekaj, czekajcie, bo tu jest pułapka. Tutaj jest pułapka, zbadajmy ją, bo nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Zobaczmy, zobaczmy. Bo wiecie, on nie może dalej przejść. Szukaj. Mam nadzieję, że oni tam wszyscy się ogarną. Zaraz zobaczymy. Patrzcie, tutaj jest jakaś ukryta po prostu taka jaskinia. Nie wiem. Spróbuję to rozbroić, czy się uda. Nic ci nie grozi. Aha, że niby nie ma pułapek. No, spoko.
Ale tutaj jest ten kościotrup, nie? Dobra, chodź tutaj, spróbujemy to usunąć. Aha, nie zdołam jej rozbroić. No dobra, to czyli ona już jest nieaktywna, słuchajcie. Zobaczcie, jak tutaj Kilofem rozwala. Tutaj jest złoto, widzicie? Musimy to rozwalić, żeby się tam dostać. Dawaj, mój drogi, dawaj. No, oczywiście tak mi kotek w tyle, jak zawsze. Musimy to wszystko rozwalić, zobaczymy, co tutaj jest. Dajesz, dajesz. Kurde, strasznie długo to trwa, powiem wam szczerze. Dobra, mamy złoto, więc zbieraj to złoto, okej. Okay. Zobaczmy tutaj, co mamy. Zobaczcie, ciekawe, co to za jaskinia była, kurde. Tu coś jest jeszcze na środku, mnóstwo tego tutaj jest, ale są też pułapki. No, dajesz, rozwalaj to. No, coś tu widać, słuchajcie, jakaś skrzynia, jest jakiś skarb, słuchajcie. Dobra, zbadaj, bo tu jest jakaś pułapka. I tu jest jeszcze pułapka, badaj to, bo jak nam coś wyskoczy, to dopiero będzie. O no, jakieś robale, Brandon, masakra. A, dobra, dziura jest pusta, okej, okay, ale jakieś robale tam wylazły, nie? Masakra, dawaj. Też jest pusta, no dobra. To otwieraj, zobaczymy, co tam jest. Jest tam coś? O, nie ma nic. Puste te skrzynie, zobaczcie. A to? O, możemy spać. Chcesz się przespać? Nie, nie chcesz. No dobra, to chodź jeszcze to usuniemy. Kurde, powiem szczerze, myślałam, że te skrzynie będą pełne. Tak, tak między nami. Bo oczywiście się już domyślacie, że ja to robiłam wszystko. Tego tutaj nie było. Ale tak gdzieś między nami. Tu jest jakaś machina! Zobacz, co to jest. Uuu, zobaczcie, tutaj można jakieś eliksiry robić. Mam problem z tym słowem. Od zawsze. Zobacz. Uuu, a skąd ty wziąłeś ten strój? Powiedz ty mi. No, eliksir możemy tutaj zrobić, ale tutaj ktoś zginął. Ja nie chcę nic mówić, nie? Chociaż szkoda, że tego się nie da otworzyć, bo myślę, że w tym to można otwierać, nie? Ale wiecie co? Być może jest tak, że jak się samemu te rzeczy stawia z tych grobowców, to to tak nie działa jak w tych wymarzonych podróżach, wiecie o co chodzi? A skąd ty umiesz tutaj to badać, słuchaj, Brandon? Ciekawe, no zobaczymy, może coś mi się uda zrobić. Tu jeszcze mamy do usunięcia. Jak wy tam się czujecie wszyscy? Ja mam nadzieję, że wy możesz w sumie przestać nurkować. Ty? Ty tutaj się bawisz w berka, świetnie. Ty sobie grasz, mam nadzieję, że jesteś zmęczony. Mam nadzieję, że Molly ciebie tam ogarnie, mój drogi. Dawaj. Pospiesz się, bo kurde, jesteśmy ciekawi, co tutaj dalej jest jeszcze. Tu jeszcze jest coś na środku. Patrzcie, ile tu tego jest. Pułapki na szczęście nie są aktywne. Choć myślałam, że będą. Ale nie są. Wiem, może ja to generalnie już zrobiłam na samym początku. I nawet ktoś kiedyś zauważył na nagraniu, bo ja tak szybko przechodziłam na mapie, że tu coś jest. Także no, jest taka ukryta jaskinia. A, opanowałeś jakieś podstawy, ale dobra, zostaw to. Idź zobaczyć dalej. Przytulek chce się... chce wyjść i się bawić. Dobra, co tutaj mamy? Tu też coś jest, zobaczcie. Tu jest jakaś pułapka. Spróbuj rozbroić. Zobaczymy. To jest do klejnotów, moi drodzy. A my tu mamy jakieś klejnoty. Pył i szlif szmaragdu. Dawaj, szlif. Zobaczymy. Tutaj jeszcze coś mamy, słuchajcie. Też oczywiście spróbuję usunąć. Tutaj się nie da, rozumiem, tak? Czekajcie, a spróbuj to zbadać. Patrzcie, jak on wszystko umie, co? Niezły jest. przyniesiemy Molly taki klejnot, na pewno się ucieszy. Nie da się, dobra, bo to zasłania. No nic, nieważne. Czyli nic tutaj nam nie grozi, mój drogi. Kupiłby go nazwę. Tutaj jest szyfierka, to po co będziesz kupował? Bo kariery to ty nie wybierzesz. A tutaj co mamy? Jeszcze jedna tutaj jest, zobaczcie. To będziemy mogli, wiecie, a już więcej ty nie masz, tak? Nie! Wróć! No co ty? Gdzie ty uciekasz? Tu są jakieś rzeczy różne do odkrycia, a ty uciekasz. Daj spokój w ogóle. Co ty? Co ty, co ty? Wow, czy wy to widzieliście?
A nie, bo to jest za tym, to tego nie zrobimy. Usuń mi to. No, wszystko jest puste, czyli widzicie? To tak nie działa. Czyli jak chyba się samemu ustawia, to... Że ogarnijcie małego. Halo. We dwie tam jesteście, no. No, dajesz. O, co się dzieje? A to Molly. No dobrze, Molly, wiemy, że jesteś w ciąży. Ja tutaj do Brendona wracam w duży znów, nie? Uuu, jest złoto, czekajcie. Zbieraj, a to? O nie, tu są jakieś szczątki. Czemu nie możesz wziąć tego złota? Co? No i tutaj mamy jeszcze jedną rzecz. No dobra, no nie możesz, to nie możesz. Jeszcze jedna nam została. Zobaczymy. No. Co tam wykopię? No kurde, nikt tego jednego bazyla nie ogarnie. Halo? A, tu jest jeszcze jedna. No to też będzie musiał usunąć. Biedy się namęczy tutaj. Masakra. Ale ewidentnie ktoś tu zginął. Czyli wiecie, kiedyś te pułapki najwidoczniej były aktywne. O, tam też jest jakieś złoto. To zaraz sobie weźmiemy. O, i też jakieś szczątki, zobaczcie. Dobra. Zbieraj, okej. Okay. I tu są jakieś szczątki jeszcze. Czy szkoda, że tego tutaj nie możemy. To zobaczcie, tutaj możemy jakieś eliksiry robić. Możemy, kurde, szlifować sobie klejnoty. Czekaj, a ty, Molly, nie miałaś jeszcze czegoś? Czekajcie, ja bym zobaczyła. No ma tutaj dużo wszystkiego, patrzcie. Dam ci. Oszlifuj. Dawaj. Rubin. To dawaj, jeszcze rubin zrobimy. Szlif. Damy dziewczynom. No, powiem ci, takie znalezisko. Szczerze wam powiem, tak już teraz między nami, myślałam, że kurde tak, że skrzynia będzie pełna, że tutaj się coś będzie w tym dało. I że te pułapki będą, wiecie, tak jak jest w wymarzonych podróżach, no to się tak nie działa. A możesz tu iść spać? Ciekawe, czekajcie. Bo czym on jest biedny ten? No jest zmęczony. Aha, i ty tutaj sobie śpisz. Okej. Okay. Dobra, czekajcie, ja wracam teraz tutaj do dzieciaków jeszcze. Pokaż, ty tutaj jesteś całkiem ogarnięty, już ciebie tutaj widzę włożyli. Ty już śpisz, dziewczyno? Chodź, chodź jeszcze tutaj. Użyjesz łazienki, co ty masz? Przestań się przyjaźnić z Simką Molly. No wiesz co? Mistrzyni akrobacji, co ty tu masz? I później faktycznie możesz iść spać. Brandon, wiesz co? Ty chodź tutaj. W sumie, bo ty jesteś do ogarnięcia cały. Boże, ona też taka ogarnięta. Co tu się dzieje? Daisy jest... Aha. Daisy jest w nastroju kiepskim. A teraz też synka. Co ciekawe w sumie. Ciebie muszę ogarnąć, bo ty to po prostu wyglądasz tragicznie. Chodź, użyjesz sobie łazienki. Jak tam wygląda nasz ogródek? A gdzie jest Mint? O, Mint, ale Mint, wiesz co? Chodź, bo ty też musisz użyć sobie łazienki, musisz coś zjeść, słuchajcie, i kładę ich spać. Ty sobie, o, możesz zjeść sobie to, czemu nie? Ty chciałeś na drzewie, jemu bardzo się to drzewo spodobało, wiecie? Więc niech on sobie tam śpi, skoro chce, czemu nie? A ty? Nie, chodź tutaj. Nie możesz tam wyleźć pewnie. Dobra, ja już go tutaj ogarnę, słuchajcie, i widzę się z wami rano. Dobra, słuchajcie, Brandon jeszcze, zanim tutaj wrócił, znalazł tam, zobaczcie, jakieś jajo smocze. No, masakra, nie wiadomo co to jest. Molly właśnie wstała, tutaj ogarnia młodego, ale on... W sumie... Czekajcie, czy ty już umiesz? Posadź go, zaraz zobaczymy to jajo, bo nie wiadomo co to jest. Ona już ma niby brzuszek, ale wiecie jak to tutaj jest, prawda? Zaraz zobaczymy. Jakieś jajo jeszcze było w tej jaskini. Jestem mega ciekawa. Czy będziemy mieli smoka? Słuchajcie. Tak, posadź go. To możesz posprzątać. I w sumie chyba będę go musiała położyć, bo on... on tutaj jest zmęczony. Ej, słuchajcie, na razie gra działa. Żółw. O Boże, żółw. Chyba ostatni. O Jezus. Chodź.
Chodź szybko. Łap żółwia. Ostatni? Tak, ostatni. O, ale super, ale super. Jej, pięknie. I powiem wam, że to wcale nie było trudne, gdybym wiedziała... Jezu, jak głośno. Od razu, że to ona może łapać te, co wypuściła. To bym to już dawno zrobiła. Co tam u ciebie? Ty jesteś cały ogarnięty, ale jeszcze sobie śpisz. Daisy? Daisy jest głodna, ale też śpi. Co ty tu masz? Spłatać psikusa. No tak, to jest nastolatka, no i ona ma takie pomysły dziwne, widzicie. No cóż. Malutki, co ty tu robisz? A, bawisz się. No dobra, dawaj moja droga. Wyściskamy go. Sobie możesz go jeszcze nakarmić. I... Nie tutaj. Tutaj. Włożymy go i zobaczymy to jajo, nie? Mów do jaja. Słuchajcie, i teraz ja nie pamiętam. Knuj przeciw wrogom. Rozmawiaj o pogodzie, ognistej miłości. Paradoks jaja. Knuj przeciwko wrogom. Zobaczmy. Nie pamiętam, który na co był ten smok. Bo to się jakoś gadało, nie? Czekajcie, ja to może sprawdzę. Dobra, słuchajcie, ja chcę czarnego smoka. I to trzeba właśnie... te interakcje tutaj wykonywać. Nigdy takiego nie miałam. Miałam kiedyś chyba fioletowego. To czerwone jest chyba o tej miłości, trzeba gadać. Nigdy nie miałam czarnego, wiecie? Tylko pamiętam, ja to jeszcze miałam u... Boże... U Meliski? Teraz nie pamiętam. Tylko, że nie działały mi te smoki. Nie wiem, mam nadzieję, że tutaj będą mi działać. Zobaczymy, słuchajcie. Jedz. Czyli cały czas trzeba to, ale to nam nie daje gwarancji, słuchajcie, że będzie ten smok. Ale ja spróbuję, wiecie? Spróbuję, bo być może się uda. Byłoby super. Ty się bawisz. No dobra, możesz się bawić. Ty tutaj musisz sobie zjeść. Obrazić nastolatka. Co ty z tym masz? Spędzić czas z Brandonem. No i świetnie. Dajesz, Molly. Tam było, kurczę, chyba od 2 do 12 tych interakcji. 4 godziny. I co, ja tu jeszcze muszę gadać, czy nie muszę do niego? Ciekawe. Wykonam, kurde, tych interakcji trochę, bo może się uda. Czyli za 4 godziny nam się wykluje. Ciekawe, czy on będzie działał, bo właśnie pamiętam, że kiedyś mi nie działał, kurczę. Czy to jakoś skraca ten czas? Nie, nie skraca tego czasu. Dobra, niech ona to sobie zrobi. Później użyj sobie łazienki. Ty, moja droga, weź to odłóż. To ona też by mogła, kurde. Wiesz co? A może ty byś pouczyła chodzić, Bazylka? No, on jest zmęczony, ale jeszcze chwilkę może się chyba pouczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, bawić się żółwiem. Aha, bo ten żółw tutaj jest. Wiecie co? Ja już będę mogła go sprzedać, bo już nam to nie jest potrzebne. O, proszę bardzo. Jeszcze jakieś ptaka mamy? Leć, moja droga, ty się tam ogarniesz, dokładnie. Jeszcze musiałabyś sobie coś zjeść, proszę. Tutaj Daisy będzie uczyła małego chodzenia i zaraz go odłożymy, bo on jest zmęczony. No, ale jeszcze chwilkę. No i jak się ogarniesz, moja droga, to możesz dalej chyba do niego mówić. Jestem ciekawa, jaki będzie ten smok. 3 godziny, słuchajcie. No to już nie tak źle. Tu jej poklikam, niech ona się zajmuje tym jajem. Tak naprawdę. Dobra. Brandon zaraz stanie. Zabawy mu potrzeba. No i na to pomysł. No i tam, słuchajcie, teraz to jest kim. Będziemy mogli sobie właśnie eliksiry robić. Będziemy mogli szlifować kamienie. Właśnie, ty musisz dać tutaj prezent. Molly i Daisy damy te kamienie. Pokaż, masz je tu? Masz. Dobra. Jak nasze roślinki? Bo... O, pułapka. Chodź. Wybierz się na przejażdżkę. To na tym też może? Jak to będzie wyglądało? Jestem ciekawa. No i co? Możesz czy nie możesz? Czekajcie. Co z tą pułapką? Okej. Okay. Był pierd! Był pierd! Słyszałam! Słyszałam! Jedzie! Jedzie na pniu! Spoko. No jedź sobie. Czekajcie, bo ktoś chciał z misiem pogadać. To był ten twój? Podnieś, baw się. Użyć wieczorek herbaciany?
Pokaż to. A ty też masz? Ty nie masz. I ty też nie ma. A nie, ty nie, ty też nie masz. Tylko on ma. I co? Da się czy się nie da? A, bo to jest oficjalny. No tak, bo tych oficjalnych, słuchajcie, się tak nie da tutaj za bardzo. Czekajcie, jeszcze jej tu dam. Nigdy nie miałam czarnego smoka. O nie! O nie! Nie to zrobi, nie ten. Chwila. Dobra, młody jest zmęczony. Włóż go już, później go nauczymy. To ty miałaś mówić. O, idzie tata. I co? Przygotuj sok. Ej, ciekawa. Wstał ojciec. To ojciec jak wstał, to zapraszamy tutaj. Kurde, jakąś muzykę słyszę. Pielęgnuj ogród. Nie, żadne ten. Czy tego możesz tam wsadzić? Boże. Dlaczego te simy mnie nigdy nie słuchają? Brandon, czy ty sobie żartujesz ze mnie? Chodź tu. Dobra. I mają herbatkę. Soczek właściwie. Co tu się dzieje? Chodź tu. Coś się poklinowali, słuchajcie, tutaj. Dobra. Teraz możesz? Pielęgnuj. No nie, bo on idzie tu. On idzie tu i koniec. What the fuck? Ona chce się powspinać. Niech się powspina. Czemu nie? Brandon, ja ciebie błagam. Chodź tu. Chodź. Chodź. Coś mu ewidentnie przeszkadza. Przejdziesz w końcu, czy nie przejdziesz? Boże. Jakiś żart, słuchajcie. Pielęgnuj ogród. Czy też tu pójdziesz? Nie. Dobra, nareszcie trafiłeś. Dobra. Dawaj, moja droga. Dalej mów, dalej. Chyba już było 12, ale wiecie, ile zostało? 24 minuty, słuchajcie. On się tu bawi i z tym sokiem w tyłku, ale to nic, słuchajcie, to nic. Tamta się wspina, zobaczcie. Nie się wspina, zaraz będzie padnięta, no ale. Uwaga, smucze jaja, zaraz się wykluje, zaraz się wykluje. Dobra, to zostaw. 9 minut. Ciekawe, o, tu jest brzuszek, jakby co. Nie, 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 chodź, chodź, bo ja chcę zobaczyć tego smoka. Czekamy, czekamy. I zero. Uwaga! Czekajcie, zdjątko, zdjątko, bo tutaj ważna chwila. I co, i co? Czarnego smoka! O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, co, co? Czekajcie, nakarm. Chodź! Ale hit! Takie znalezisko! Co? Czemu nie? Nieś. Co tu się dzieje, słuchajcie? Co tu się dzieje? Tu jest coś nie tak. Oni się tu tak klinują w ogóle. I co teraz ja mam zrobić z tym smokiem? Rozmawiaj. Zrób cokolwiek. Namyt przeszkadza. Czekajcie. Ja to przeniosę, no bo przecież tu jest coś nie tak. Teraz. Nakarm. O! Ale czad, mamy smoka. I działa, patrzcie, kiedyś mi nie działał ten smok. Ale mega. Zdjątko musi być. No i pięknie. Wezwij kwiat śmierci, wezwij ducha. Rozmawiaj z nim. Czekajcie, zobaczymy. O, ale mega. Rzuć upiorną klątwę. Oh my god, możemy klątwy rzucać? Nazwij. Jak go nazwiemy, słuchajcie? Wezwij kwiat śmierci. Jak to działa? Ja teraz się będę smokiem zajmować, nie? Abym tego ducha jeszcze zobaczyła. O co z tym chodzi? O co chodzi z tym kwiatem śmierci? Ja się boję, że coś tu zrobię złego, nie? I kogoś zabiję, albo coś się stanie. I co? Zobaczcie, ale czad. Podnieś. Albo nie. Nie, 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 nie. Czekajcie, czekajcie. Ty możesz podnieść. O, super.
Poczekaj, co ja tu jeszcze mogę z nim? Baw się. O, już go puściłaś? Dawaj go, dawaj, bo ja chcę zobaczyć. O. Brano jest głodny. Ja bym chciała jeszcze ten prezent dać. Ale dobra, pola tam, to niech idzie. No, ja teraz sobie do smakiem bawię, słuchajcie. Wezwij ducha. Próbujemy? Próbuję, zobaczymy co się stanie. Może ożywimy? Ale tu nie mam za bardzo jak, nie? Bo nie zdobędę wszystkich rzeczy. Ej, może będzie z nami duch? Może o to chodziło, słuchajcie. Jeśli chodzi o ten... Oh my god. Jest jakiś duch... Co z nim? Że właśnie, żeby odkryli to jajo i żeby tutaj jakiś duch się pojawił, to pewnie tam z tych trupków. Ej, ciekawe co teraz z tym. Tą klątwę bym rzuciła, ale się boję. Gdzie ten smok? Masz go w wyposażeniu? Tak, ma go w wyposażeniu. Ej, jestem ciekawa. Oh my god, kobieto. Idź pod prysznic. I dopiero spać. Czekaj, tu chciałaś. Dobra. I dopiero spać. Matko święta. Dobra, młody. Młody, ty też musisz iść. O, soczek sobie pijesz. Ej, fajnie, że mamy smoka. Superowo. I później do spania, mój drogi. Ej, ten duch tu łazi, nie? Jak coś, to go, wiecie, usunę. Ale chciałam zobaczyć, bo ja byłam mega ciekawa. Aha, i on tu będzie nam łaził, tak? No to... Szczerze nie wiem, czy to był dobry pomysł. Jedz sobie tutaj resztki, Molly. Użyj sobie łazienki. Ty idziesz spać, bardzo dobrze. Ty jak skorzystasz... Ej. Halo. Nie miałeś najpierw z łazienki skorzystać. I dopiero... O, w ten sposób. Ty śpisz. Dzień dobry panu. Przyjazne powitanie. I co z tym duchem? To jest jakiś, zobaczcie, jakiś Azjata. Nie. Poczekaj. Gdzie masz tego swojego smoka? Wezwij ducha, nakarm go. No i mamy smoka? Ale... Wiecie co, rzuciłabym tą klątwę. A rzućmy klątwę na ducha! Tak! Zobaczymy co się stanie. Dawaj, Molly. Dawaj klątwę na ducha. Bo na członków rodziny się trochę boję, wiecie. No? I co? Rzuca? Czy nie rzuca tej klątwy? No, idzie. Czekajcie. Co tu się stanie? Zrobimy jakąś fotkę może, jak się coś wydarzy. Uwaga. Coś się dzieje? Tak. I co? I co się stało? Nie! Wielkie dzięki, Daisy wreszcie się pozbierała po swoim... Nie, dobra, już myślałam. Zostałem się, chcę, żeby to miał się... Boże, ja już myślałam, że gdzieś ktoś się w kimś zakochał. Czy się zakochał? Może nie. I on jest u nas w domu? Ale nie, to nie jest nasz członek rodziny. Oh my god. No to spoko, słuchajcie. Mamy ducha. Spoko. Czemu nie? Pocałuj, chodź. Nie wiem, ile jest zostało do tego porodu. Wiecie co, ten porod to sobie chyba zostawimy na kolejny odcinek, dlatego że no tutaj już troszeczkę się wydarzyło, że tak powiem. No. Buziaczek. Co, Molly chyba się podoba. Podoba jej się... Smok. Od Brandona. Rozmawiaj o uczuciach. Tak. Mamy smoka, świetnie, powiem wam. Miłosny uścisk. Chciałabym, wiecie, jeszcze jakieś małe barabary. Czekaj, czy ten duch teraz tutaj będzie? Chyba będzie, co? Nie, dajcie, dlaczego zostawiamy, czy nie? I jeszcze jedna rzecz, moi drodzy. Czekajcie, tylko chciałabym... Nie ma? To zrobimy w ten sposób. O, Boże, mi się tam... Gdzie ten duch? Dajcie znać, czy zostawiamy właśnie tego ducha. A ty gdzieś tu przylas, halo. Wiesz co? Idź sobie tutaj. Dobra, jest Barbara.
Czy zostawiamy tego ducha? A może on już zniknął? Nie wiem, ale smog jest fajny, co? Tak, i mamy nowe miejsce, gdzie możemy sobie chodzić, tam właśnie szlifować, zrobić eliksiry. Także myślę, że spoko. I jeszcze jedna rzecz, właśnie moi drodzy, co do Daisy, czy robimy z niej syrenkę? Ja myślę, że to by było fajne, wiecie, taka różnorodność, więc dajcie znać. A ja, moi drodzy, żegnam się z wami i zapraszam was dzisiaj na live, prawdopodobnie na godzinę 16, ale to zawsze podaję wam info na Facebooku, na grupie i w społeczności. Do usłyszenia, pa, pa!